Państwo, krótko pozwolę sobie odpowiedzieć, czy też ustosunkować się do wniosków, które Państwo byli uprzejmi przedstawić. Pan radny Krzysztof Katprzycki podnosił kwestię zajęcia pasa. Tak, na pewno kwestia zajęcia pasa drogowego i nieprowadzenia prac, czy też nierealizowania tego w sposób dynamiczny, zgodny z harmonogramem, jest denerwująca, bo pierwszym zadaniem, które zostało rozpoczęte, które również wpłyną na zajęcie części drogi ulicy Witosa, czy też przepraszam, Polskiego, było właśnie tam ograniczenie tego ruchu. Ja wspomniałem, że w stosunku do harmonogramu ze stycznia tego roku tam stwierdziliśmy w sposób jednoznaczny, że jest 180 dni opóźnienia i że jest to podstawa, jak i również inne opóźnienia na realizacji robót wykonawczych są podstawą zgodnie z umową kontraktową do odstąpienia od umowy. Za chwilę do tego będę się jeszcze odnosił. Zajęcie pasa drogowego oczywiście łączy się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, ale nie ma takiej opłaty w momencie, kiedy wykonawca realizuje inwestycje na rzecz miasta w zakresie tego pasa drogowego. Oczywiście dzisiaj jest inna sytuacja, wolny od umowy, co słusznie pan radny zauważył, odstąpiliśmy i my dzisiaj musimy szybko i sprawnie po pierwsze przejąć i uporządkować ten teren w zakresie zinwentaryzowania prac koniecznych, czy najpierw robót, które zostały wykonane, robót, które pozostaną do wykonania, które będą przedmiotem nowych specyfikacji i przetargu, jak i jednocześnie właściwej organizacji ruchu, która będzie jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców miasta w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia nowego wykonawcy, jak i później, gdy nowy wykonawca już na te roboty wejdzie. A więc takie działanie podjęliśmy. W tej chwili dzisiaj poszło pismo do FCC, ażeby nam przekazano ten teren, gdyż no niestety wczoraj było jeszcze jedno spotkanie, ale firma próbowała, ja o tym wspominałem Państwu, jednego z wielkich wykonawców polskich i olsztyńskich zatrudnić na to wykonawstwo, ale on się nie zgodził. W związku z tym, no niestety bez wykonawcy to my również nie możemy wyprowadzić dalej rozmów, które były prowadzone cały czas na bieżąco i których efekt jest jaki jest. A w związku z tym za chwilę o harmonogramie powie pan kierownik, jakie będą nasze działania w tym zakresie, ale na pewno zrobimy wszystko, ażeby ograniczyć te ograniczenia, które dzisiaj występują na drodze, przy oczywiście zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno dla pieszych, jak i poruszających się samochodami, bo przecież wiemy, że są poczynione różne rodzaje robót na różnych odcinkach i to musimy wziąć pod uwagę. Pani radna miejska była uprzejma mówić, że była zła ocena. Nie, jaka zła ocena. Po prostu no, na ten czas zawsze przed rozpoczęciem inwestycji oczywiście są przygotowywane stosowne dokumenty. Akurat tutaj procedura zarówno przygotowywania dokumentów, konsultacji, wyłaniania wykonawców była dosyć długa. Przecież historia projektu, jak już jutro próbowałem ją przedstawić Państwu, przekazałem, rozpoczęła się w roku 2006, potem w roku 2007, prawda? I kolejne, które po prostu służyły temu, ażeby przygotować się dobrze do przetargu, ażeby wybrać dobrego wykonawcę i zgodnie z umową kontraktową te prace realizować. No nie po raz pierwszy okazało się, że wybrany wykonawca po prostu nie podołał, nie poradził sobie z tymi wyzwaniami, które przyjął w umowie kontraktowej w sposób świadomy, bo po prostu no, doszło do ostatecznie odstąpienia od umowy. To tylko
mogę przypomnieć. Oczywiście nie jest taka, nie ma takiej sytuacji, jak pan radny Rudnik powiedział, że po raz kolejny się nie udało, kolejny projekt padł. Ja nie przypominam sobie, mówił o tym również pan profesor Dornowicz, który projekt wypadł. Może no, ja mam jakieś zaćmienie, ale ja nie przypominam. Do tej pory wszystkie projekty, które podejmowaliśmy, które przygotowywaliśmy, które realizowaliśmy, zostały zrealizowane. Oczywiście zawsze to mówię. Budowa jest organizmem żywym. Częstokroć projektant nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Częstokroć warunki gruntowe zbadane wcześniej okazują się jednak dużo bardziej zmienne i na bieżąco muszą być podejmowane działania zarówno przez projektanta, wykonawcę, jak i zamawiającego, ażeby w ostatecznym efekcie finalnym inwestycja była zrealizowana od strony inżynierskiej i całej organizacyjnej w sposób jak najlepszy, zgodnie ze standardami, warunkami technicznymi, wymogami w tym zakresie sformułowanymi w stosownych przepisach i oczywiście funkcjonalna, bo przecież ma nam służyć jako mieszkańcom i wszystkim, którzy z tego korzystają. A wobec tego inwestycja była przygotowywana na pewno w sposób dobry, natomiast oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pamiętamy rok Ruda Śląska. Pamiętamy, w jaki sposób asfalty były na 1 maja wykonywane? Droga przez Mętę. Firma, która wygrała w poprzednim okresie 2004-2007 realizowała pracę w ramach również transportu zbiorowego w oparciu o zintegrowany program rozwoju regionalnego i co się okazało? Nie potrafiła asfaltu położyć. Ale wtedy firma była na tyle elastyczna, że gdy poprosiliśmy po pierwsze, że jesteśmy w stanie im pomóc poprzez skierowanie naszych dobrych firm olsztyńskich do pomocy, ale umowę to oczywiście nie my będziemy podpisywać, tylko firma roku z naszymi wykonawcami, do takiego współdziałania doszło. I inwestycja zakończyła się powodzeniem, mimo że oczywiście, jak wiemy, były ogromne również kłopoty. Tutaj ta skala jest zupełnie inna, ale jak mówiłem, myśmy wychodzili naprzeciw, bo proponowaliśmy różne rozwiązania, ażeby pomóc firmie hiszpańskiej. Tutaj niestety takiej woli nie było. Również pani radna Pilska, ja bym chciał to wyjaśnić, bo oczywiście to od strony inżynierskiej, projektowej, państwo nie musicie tego wiedzieć, ale uściśle. Szerokość szyn 1435 mm. Jedna jest. Nie ma innej. I nie o tym mówiłem. Mówiłem o szerokości torowiska, gdzie są dwie pary szyn, gdzie trzeba było uwzględniać, że koło siebie i w pasie tym drogowym będą jechały pociągi o szerokości każdy 2,5 metra. I tak zostało zapisane w PFU. I to należało uwzględnić w projekcie w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy, jaki ostatecznie tramwaj zostanie wybrany, zaprojektowany, dostarczony. Taka wersja pozwalała nam zarówno na wprowadzenie tramwaju o szerokości 2,5, jak i tramwaju o szerokości 2,40. To było umówione na spotkaniach od listopada 2011 roku przez inżyniera kontraktu i przez nas jako zamawiającego. Słuchali, dostawali pisma, wszystkie protokoły, szanowni państwo, wszystkie, jest tego naprawdę tony z tych spotkań, są zarówno inżyniera kontraktu, jak i u nas. A więc pełna dokumentacja w tym zakresie jest. A zaprojektowali coś innego. A wobec tego nie było przepływu informacji, twierdzę dalej, pomiędzy projektantami, gdzie jeden był w Rudzie Śląskiej, drugi był w Szczecinie, a ostatecznie było zatwierdzane w Hiszpanii. Tak? I na to zwracaliśmy cały czas im uwagę. Brak doświadczenia Pytawiska mówił w zakresie trakcji tramwajowej firmy olsztyńskiej. No oczywiście, no trakcję tramwajową, jeśli mówimy o samych, prawda, przewodach, no to ja nie wiem, czy
czy nie masz firm olsztyńskich. No, to jest tak samo jak układanie przewodów elektrycznych. Jeśli jest dokumentacja, to i również firmy będące na rynku w tej branży pracującej na pewno w oparciu o dobrą dokumentację, właściwą dokumentację, absolutnie są w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast oczywiście to generalny wykonawca, firma FCC, która wygrała kontrakt, miała w tym kontrakcie zapisane, że roboty, myśmy tego żądali w specyfikacjach, które musi wykonać sama, bez udziału wykonawców, to są roboty związane właśnie z ułożeniem torowiska i związane z wykonaniem trakcji elektrycznej. Pozostałe roboty mogły być wykonane poprzez podwykonawców, poprzez podpisanie przez nich stosownych umów i realizację przez podwykonawcę. Rola inżyniera kontraktu. Inżynier kontraktu był bardzo aktywny. Inżynier kontraktu współpracował i z nami, i z wykonawcą, i wysyłał im codziennie pisma, mając swoje uwagi zarówno do projektów, które były składane, jak i do harmonogramów, do programu naprawczego, do zaangażowania na budowie, do warunków różnych technicznych. No przecież ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że wykonawca wykonał na ulicy Towarowej kanalizację deszczową, no zgodnie z projektem, przeprowadził próby ciśnieniowe i okazało się, że po prostu rury tego nie wytrzymują, że dostarczony materiał po prostu nie spełnia wymogów technicznych, standardów, które w tym zakresie oczywiście są jednoznaczne. Pani, która prezentowała wykonawcę na jednym ze spotkań, pani wykształcenia pedagog, powiedziała, politolog, powiedziała, no cóż to za problem, chcesz maklować, nie można dalej robić. Wykonawca, inżynier kontraktu powiedział, nie, proszę wyjmować te rury, one nie spełniają warunków technicznych, i trzeba wbudować materiał, bo tak jest w kontrakcie, jest to normalne, bo tak jest w projekcie, materiał, który będzie spełniał określone standardy jakościowe, który ma stosowną certyfikację i który przejdzie również próby ciśnieniowe. Oczywiście oni się upierali, nie mówili, że nie. Inżynier kontraktu powiedział, nie ma o czym dyskutować, proszę to wyjmować, ja tego nie zaakceptuję. Tak, wyjęli, drugie zamontowali, też były problemy, ale jakoś tam w części przynajmniej sobie z tym poradził. Ale to no, po prostu właśnie był brak współpracy, a jednocześnie dlaczego tak się stało? Dajmy sobie odpowiedź. A dlatego, że kupował najtańszy materiał, nie wiadomo gdzie i skąd, tak? No bo wzięło się za cenę w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, być może poniżej kosztów, tak, które trzeba ponieść, żeby to zrealizować. A w związku z tym, no, to proszę również wziąć pod uwagę, bo jeśli była firma trzyosobowa, która układała rurociąg gazowy, i jeśli, to jako podwykonawca, i jeśli przychodzi kierownik tych robót i pyta inżyniera kontraktu, panie, a ja nigdy nie robiłem próby ciśnieniowej, jak ja mam to zrobić? Szanowni Państwo, to my mamy pozwolić na takie prowadzenie prac, na to, ażeby nasi mieszkańcy, przepraszam, pod ziemią mieli jakąś bombę zamontowaną? No nie. Wobec tego zarówno inżynier kontraktów, jak i zamawiający po prostu muszą podejmować stosowne działania. Koncepcja organizacji ruchu przystanku przy ulicy Piłsudskiego, na ten temat wypowie się tu pan Andrzej Krakowski i pani pełnomocnik, ewentualnie Magdalena Onuch. Pani radna Ciuna była uprzejma dwa wnioski postawić, wyciągnięcie wniosków z tych doświadczeń z tą firmą, jak i zawieranie no, takich kontraktów, żeby się korzystali z wywiadowni tak, i tak dalej. No, szanowni Państwo, myśmy oczywiście sprawdzali na etapie przetargu ograniczonego, bo to był przetarg ograniczony, więc zgłosiło się ile zgłosiło się firm? 8 zgłosiło się firm. Przeszło pierwszą tą próbę 5 firm, odbył się przetarg ograniczony,
wygrała firma, która jest olbrzymim światowym koncernem, jednym z 10 na świecie, która budowała we wszystkich zakątkach świata, która miała potężne referencje. A więc nic nie wskazywało na to, ani nie było argumentów żadnych, żeby powiedzieć nie. Po prostu ta firma nie jest w stanie tego kontraktu zrealizować. Tego typu sytuacje, o których dzisiaj mówimy, przecież Państwo doskonale wiecie. Nie zaistniały tylko w Olsztynie. Na budowie we Wrocławiu Pan Prezydent wyrzucił tylko z budowy stadionu raz firmę Alpine, która ostatecznie zbankrutowała tutaj na 16, dwa firmy Bevel, która nie zrealizowała systemu tego sterowania, tak zwanego, jak to się nazywa? BNS-a. Tak jest. Drugi raz, teraz, w tym roku, bo to już było po Euro 2012. To tylko przykład 20 kilku miast, które mógłbym Państwu podać, gdzie samorządy, prezydenci podziękowali wykonawcom, bo ci nie byli w stanie realizować kontraktu w oparciu o zapisy, które oczywiście były w ramach rozstrzygnięć przetargowych. Bo ta sytuacja, o której mówił Pan Profesor, była w Koszalinie, że prezydent powiedział nie, nie wybieram najtańszej firmy, wybieram drugą. Co się stało? Odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca, nakazano przeprowadzenie ponownego postępowania i wybrano najtańszą firmę, bo nie było podstaw, żeby tej firmy nie wybrać. Co dzisiaj się stało? Prezydent musiał podziękować tej najtańszej firmie po roku prowadzenia prac, bo firma nie jest w stanie tego zrealizować. Tylko w Lublinie podziękowano na 3 inwestycjach różnym wykonawcom za realizację pracy. Niestety, głównym powodem jest zła ustawa o zamówieniach publicznych. My wpisujemy wysokie kryteria, my wpisujemy wysokie wymagania i oczywiście decyduje cenę. Drugi w naszym kontrakcie Mostostal było 30 milionów droższy. Ta firma była najtańsza. Kryteria, warunki były postawione wysokie. Spełnimy. No, niestety życie pokazało, że nie są w stanie tego wykonać, bo tak jak wcześniej powiedziałem, stawiają warunki polskim firmom takie, które dla polskich firm mających doświadczenie już we współpracy z firmami zagranicznymi, jak i z tą firmą na innych budowach w kraju, są nie do przyjęcia. Oficjalnie tak powiedziałem, że nikt z nimi nie chce po prostu podpisywać umów. Że my też się do tego przyczyniliśmy, bo mówimy, że oni źle realizują po prostu te roboty w Olsztynie. No tak, mówimy, nasi mieszkańcy mówią. My wszyscy mówimy, bo żeśmy to obserwowali na co dzień. A więc to nie wyssaliśmy sobie z palca. Jeszcze do miesiąca kwietnia cały czas informowaliśmy, że bo takie mieliśmy zapewnienie. Oczywiście nie oszukiwaliśmy. Takie mieliśmy zapewnienie od nich, że absolutnie będzie pełna mobilizacja, że siły, środki zgodnie z przedstawionym harmonogramem zostaną zapewnione w Olsztynie i będzie przerób na poziomie 20-25 milionów. Rzeczywistość okazała się inna. Pytanie Państwa, dlaczego szybciej nie odstąpiliśmy od umowy? Ponieważ w tym zakresie projektowania, które realizowaliśmy i zapisów kontraktowych na etapie projektowania nie było przewidziane możliwości odstąpienia od umowy. Dopiero ten zapis mieliśmy odniesiony do fazy realizacyjnej prowadzonych robót budowlanych. Z drugiej strony pytania. No, szanowni Państwo, jeśli rozpoczęli, przepraszam, w końcu maja, no to trzeba zebrać odpowiednie dowody, silne dowody, ażeby jeśli pójdziemy do sądu, mieć argumenty, że to racja jest po naszej stronie. Nie tak to, że się nam nie podoba i już wyrzucamy. Nie. Myśmy musieli żądać dokumentów tych, które były zapisane w naszej umowie kontraktowej jako dokumenty, które jeśli nie byłyby wypełniane treścią, a myślę tu o programie chociażby programie naprawczym, czy zapewnieniu personelu, były podstawą zgodnie z klauzulą 15.2 odstąpienia od kontraktu.
A więc myśmy wykorzystali oczywiście te zapisy. Ale nie tak bezwzględnie. Myśmy przez ten cały czas starali się współpracować, tłumaczyć i mówić, że do takiej sytuacji dojdzie, jeśli wy po prostu nie zmienicie swojego podejścia, jeśli nie wprowadzicie dodatkowych firm, jeśli nie będziecie uzyskiwać zarówno w odpowiednim tempie tego zakresu rzeczowego, jak i finansowego przewidzianego kontraktu. No niestety mimo tych zapewnień, oczywiście dokumenty były z każdego spotkania i z każdej okoliczności przygotowywane, wiadomo, bo muszą być, my musimy nimi dysponować, bo przecież one będą miały te argumenty, które będziemy musieli, jeśli dojdzie do postępowania, oczywiście przedstawić jako nasze argumenty, jednoznaczne argumenty. Pan radny Szumenko zapytał, no dlaczego tak długo zwlekaliśmy z zerwaniem kontraktu, odpowiedziałem. Każda decyzję, jeśli się podejmuje, mieć poparte argumentami, również analizą ryzyka i przyszłych zachowań i postępowań drugiej strony i argumentów, które by wynikały z zapisów kontraktowych. I uważam, że na to potrzebowaliśmy oczywiście czasu. Ten czas był wykorzystywany i miał szansę dać im możliwość realizowania właściwego tych robót. Niestety każdy dzień tylko nas twierdzał i dawał kolejne argumenty, że nie są w stanie. Zadała tu pytanie chyba pani radna Flis. No dlaczego rozpoczynano tu czy tam roboty? Szanowni Państwo, myśmy na ten temat jednokrotne spotkanie przeprowadzili. No, gdybyśmy my w trakcie obowiązywania naszego kontraktu powiedzieli, nie, to my was tu nie wpuszczamy, róbcie tam, no to od razu byłoby roszczenie z tego tytułu, które byłoby argumentem dla wykonawcy, no ja chciałem, ja miałem, mi nie pozwolono, a wobec tego do tego nie mogliśmy dopuścić. To byłby argument przeciwko nam, jako ten, który byłby używany, no i może być użyty, uczytany. A wobec tego nie mogliśmy ograniczać w momencie trwania kontraktu, bo oni mieli, przepraszam, ostateczny termin na koniec czerwca roku 2014 i byłby to argument, no, my byliśmy zdolni, chcieliśmy na nie pozwolić. A więc myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Szanowny pan radny mówi o tych opóźnieniach. Pan pracuje w Energii. Energia wydała w roku 2011 warunki dla przebudowy GPZ-u, głównego punktu zasilania przy ulicy Sikorskiego. I co? Chciałem powiedzieć, że do tej pory nie został zrobiony. Żaden projekt nie został złożony to przez firmę FCC. I mimo wielokrotnego umawiania się, zarówno z naszym inżynierem, który oferował daleko idącą pomoc, panem Karolem Mięckowskim, mimo naszego ponaglania i przypominania na każdym ze spotkań, nic nie zostało praktycznie tak zrobione. A wobec tego, co myśmy jeszcze mogli zrobić? Co byśmy mogli zrobić? Jeśli myśmy im mówili, co mają robić, co mają po kolei robić, jeśli myśmy nasze siły i środki również im dawali do dyspozycji, a oni po prostu tego nie robią. Odnośnie kierownika. Ja podejmuję wiele różnych decyzji. Jeśli uważam, że zmiana kadrowa powinna nastąpić, no to po prostu takie decyzje podejmuję. Miało to tylko pomóc w lepszym jeszcze zarządzaniu i przygotowywaniu i realizacji projektu, ponieważ pan Andrzej Karwowski, jak wiecie Państwo, prowadził realizację jako kierownik kontraktu ulicy Artyleryjskiej. Od strony rzeczowej to zadanie zakończył. Uznałem, że należy wzmocnić zespół i jako doświadczony, który w tym zakresie nabył zarówno na naszych inwestycjach, jak i wcześniej innych prowadzonych, powinien stanąć na czele. I w związku z tym przesunąłem pana Bukowskiego, poprzedniego kierownika
do innych zadań w ramach tego kontraktu, a kierownikiem uczyniłem osobę pana Andrzeja Karkowskiego z większym doświadczeniem, bo tak uznałem, że będzie dla naszego projektu lepiej. Pan radny Eisenberg zapytał o pomysł na realizację kontraktu. To zaraz moi współpracownicy odpowiedzą. Pan radny Rudnik coś. No ja nie bardzo zrozumiałem, że projekt nie wyjdzie, że po raz kolejny się nie udało. Ja myślę, że na te pytania odpowiedziałem. Na pewno powinniśmy zrobić my wszyscy. Oczywiście ja odpowiadam za wszystko. A żeby ten kontrakt, tak jak inne do tej pory, z różnymi problemami, bo życie niesie nam różne niespodzianki, a szczególnie jeśli mówimy o projektach, szczególnie trudnych, o wyzwaniach, które są obarczone różnymi ryzykami, i tymi przewidywalnymi, i tymi nieprzewidywalnymi. I mówiliście Państwo również, tu wspominaliście o kombinacie energetycznym. Nie, oczywiście nie jest to przedmiotem dzisiejszej dyskusji, ale wspomnę, że na etapie projektu PPP uwzględnia się i przygotowuje dokument, który się nazywa analiza ryzyk, zarówno po jednej stronie, a więc po stronie wykonawcy, i po drugiej stronie, jako zamawiającego, a więc czy to spółki, czy to gminy, w zależności jak ostateczna organizacja będzie przygotowywana. Ale na ten temat to niejednokrotnie będziemy rozmawiać, bo dzisiaj toczy się procedura i za wcześnie by było o tym mówić i dzielić to na ileś tam razy, skoro dzisiaj nie mamy jeszcze konkretnego projektu przygotowanego w oparciu o zarówno projekt umowy, jak i rozwiązania technologiczne. To jest przed nami za, myślę, pół roku czy czwarty roku na ten temat będziemy mogli mówić po przeprowadzeniu całej z tym związanej procedury. 300 ryzyk, mi podpowiada pan prezydent, który uczestniczy w tych spotkaniach, już zostało zidentyfikowane. To będzie musiało być wszystko wzięte oczywiście i przeniesione na jedną stronę czy na drugą stronę. I nie takie projekty są realizowane. Ja nie mówię, że w Olsztynie, ale oczywiście w Polsce, na świecie i będą realizowane. I na pewno takie wyzwania muszą być podejmowane. I na pewno święcie w to wierzę. Polscy inżynierowie, polscy pracownicy są na tyle dobrze przygotowani i doświadczeni, że są w stanie z polskimi firmami we współpracy, jeśli nawet będzie taka potrzeba, z firmami zagranicznymi zrealizować nawet najtrudniejsze przedsięwzięcia i zadania. Natomiast pan radny powiedział, nie mam racji na koniec, bo jestem z opozycji. Absolutnie, no nie traktujmy to w tych kategoriach. Tak jak powiedział pan Grzegorz Smoliński, pan profesor Koronowi. Ja odpowiadam za wszystko, to jeszcze raz mówię, tak, bo zawsze prezydent powiada. Natomiast naszą wspólną sprawą jest, i ja zrobię wszystko, żeby to się stało, żeby ten projekt po prostu został zrealizowany. Nie uciekniemy od rozwoju transportu publicznego. W przyszłej perspektywie unijnej przede wszystkim, pytała o to pani radna Wińska, środki w programie operacyjnym Polska Wschodnia, już nie rozwój Polski Wschodniej, tylko Polska Wschodnia, duże środki będą przewidziane na rozwój transportu publicznego. Na jakie rodzaje? Tramwaj i autobusy hybrydowe. I teraz nasz projekt, bo znowu wracamy do tej dyskusji sprzed kilku lat. No przecież była analiza wielowariantowa. To ta analiza wielowariantowa wykazała, że projekt połączony tramwaju i autobusu jest najlepszym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla miasta Olsztyn. To było przedstawiane i akceptowane przez Radę Miasta. A więc jesteśmy zupełnie dzisiaj na innym etapie. My po prostu ten projekt musimy zrealizować i zrealizujemy. Bo tak to zostało kiedyś zapisane, a dzisiaj te kłopoty, które mamy, jestem przekonany, wspólnie pokonamy. Oczywiście musimy zrobić i my zrobimy na pewno wszystko jako odpowiadający bezpośrednio za nadzór nad tym projektem, ażeby te utrudnienia, które dotykają naszych mieszkańców, były jak najmniejsze. Na pewno przepraszam za to, ale jestem przekonany, że mieszkańcy potrafią zrozumieć, bo życie,
jak każdy z nas ma większe, mniejsze problemy, niesie je. Musimy się z nimi zmierzyć i musimy po prostu je pokonać, bo mądrość, na pewno nasza zbiorowa, absolutnie jest w stanie tutaj wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, problemom i sobie z nimi poradzić. Pani radna Wiejska była uprzejma jeszcze zapytać o nasze spotkanie. Tak, odbyliśmy spotkanie, ale nie w kontekście jakichś, bo nie było na ten temat mowy naszych problemów z projektami. Co prawda, no ja usłyszałem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i również od dwóch prezydentów o problemach z firmami hiszpańskimi. Wszyscy mają. Nie tylko z tą. Z firmami hiszpańskimi. To samo. Nie będę wymieniał miast. Też mają ogromne problemy dzisiaj. Z tych pięciu miast Polski Wschodniej na programie i na projekcie modernizacji transportu publicznego. Musimy sobie z tym poradzić.